Witamy w skrócie, proszę was, w kolejnym unboxingu. Dzisiaj będzie to unboxing edycji kolekcjonerskiej gry Deus Ex Mankind Divided. Powiem wam, że zapłaciłem wam od razu 160 euro za nią, ponieważ nie było, normalnie kosztuje 150, ale już na Amazonie mieli, ja je zawsze na eBay zamawiam. Wcześniej była aukcja w ogóle za 200 i złapałem aukcję za 160 ze sklepu OKSoft. I właśnie dzisiaj mi doszło, dzisiaj mam premierę. Ja w vlogu tego nie pokażę, bo mówiłem w vlogu, że ludzie, którzy nie widzieli tego wczoraj, niech sobie to zobaczą. Więc tak, tutaj jest zawartość naszej edycji. Pokazałem tutaj trochę, widzę, że to jakoś porysowane, albo mniejsza z tym. Jest oczywiście nasze pudełko ekskluzywne, figurka Adama Jensena. Jezu, strasznie tą figurką jaram. Figurka jego, steelbook, artbook 40, Titan artbook 48-stronicowy. I tutaj wszystkie DLC, jest tutaj DLC, jakaś misja dodatkowa w grze, digitalny soundtrack, oczywiście wiecie, płytki już nie dają. No i książki też na kod, które będziemy mogli sobie przeczytać. Ale ja wstanę tutaj, żeby porozcinać sobie. Oto. Ja to za grę zamówiłem jakiś już. Nie wiem, wam powiem tak, żeby nie skłamać. Może i tydzień temu jakoś równo coś takiego podobnego. O, i tutaj co zdejmujemy, tak? Ale fajnie. Co to jest? Bo tu jest gra oczywiście. Ok, więc tutaj mamy grę, to wyjmę. Oczywiście tutaj nic specjalnego nie ma, oprócz tego, że była gra w normalnym pudełku w Day One Edition. Otworzę sobie to, poczekajcie. Ogólnie preordery, wiecie, niektórych gier przychodzą dzień przed premierą, no ale ta przyszła w premierę, przynajmniej dobrze w premierę przyszła, nie na przykład dzień po premierze. Więc tak, ja sobie tu otworzę, żeby jakieś kody powyjmować. Tak, jest kod właśnie. I tu jest płytka, jak widzicie. Jest to, że wyszedł Deus Ex Go właśnie. To jest seria Go na Androidy i iOS, to tam jest zresztą Tomb Raider Go. Jest kilka innych serii Go. Ludzie mówią, że Deus Ex jest dobry, Deus Ex jest złym Go, bo wczoraj, powiem wam, wbiłem na tego Store'a, tego Google Play i właśnie była, i tak sobie pomyślałem, co? Kiedy to wyszło, nie? Czekajcie. Aż telefon mi ludzie upadł. Dobra, to ja to wyjmuję. Hopsa. I wyjęte. No i tak. Mamy o takie opakowanie. Złoto-czarne. Bardzo fajnie wygląda. Tak o. I tutaj jest logo Deus Ex Mankind Divided. No i się zdejmuje tą górną kopułę. Bum. Opsa. No i pierwsze duże, co nas wita, jest to figurka, ludzie, wam powiem. Ale ona fajnie wygląda, wam powiem. Opsa. O, tutaj taka ta podstawka czarna była. Usiądę. Ludzie, figurka wygląda tak, to jest, jak tam mówiłem, chyba 23 cm, tak. Tutaj jest właśnie Adam Jensen biegnący. Jest to albo opcja, nie jest to oznaczone, jak mówili, jak widziałem. To on może tu albo włącza tą tytanową ochronę na siebie, albo aktualnie wyłącza podczas walki, właśnie nie można. Patrzcie, jak ona jest pięknie zrobiona w ogóle. To, o mój, tak na tyłek pokazuje. Bardzo detalicznie jest, ale to bardzo zrobiona, wam powiem.
nie wiem, zoom czy ostrość. Słuchajcie, jest bardzo, ale to bardzo detalicznie zrobiona. Podoba mi się takie coś, ja lubię strasznie detaliczne figurki. Tutaj mamy jeszcze takie coś, nie wiem. A to na podpórka na nogę. Widzę. Nawet dali podpórkę na nogę, lol. Jak Max mówisz, lol. Ale się wieś. No wiem. Okej. Okay. No, taką można może pewnie zrobić, coś takiego. Podeprzeć jakoś tą figurkę, potem sprawdzę, ale ludzie. Wstawię sobie tu. Ale czemu to tutaj leży? Nie, co to jest? Wykołaczki są jakieś rozwalone. Więc postawimy sobie, niech ta figurka sobie tu stoi. W ogóle aż fokus mi się zniszczył. Halo? No. Shadow Focusa, mówię, cześć. Wywołać go. Jest, to mocno było przyczepione. Tutaj mamy tłumik do broni Adama. Czekajcie. Czekajcie. Nie widać. O, jest teraz. Tak to wygląda. Też jest bardzo detaliczny. Ops, oczywiście widzę, że farba trochę poszła podczas robienia tego, ale co? Nic. To nałożę sobie to na jego broń. Teraz. Ops. Zaraz broń jest większa. Kurde. Dobra. To zabiorę po prostu. Bo nie wygląda fajnie. Tutaj mamy ten tytanowy artbook, ludzie. Tak oto wygląda. I z tyłu nie jest to jakoś specjalnie zrobiony z stron, właśnie tak wiecie, z zewnętrza. Ale są ty. Tak, Titan Research. Akurat na Titan trafiliśmy. Broń Adama. Wacław Color. Wow. Bo to chyba ten z Pragi, ten typek. No ty właśnie postacie. Oczywiście nie będę wam pokazywał całego artbooka, nie? Bronie. Bardzo fajne. Ja lubię artbooki właśnie, jak wiecie. I mamy tutaj ten świetny steelbook, który wygląda z przodu tak. Ale świetnie to wygląda. To jest chyba to miejsce w Pradze. No chyba tak, poczekajcie. Okej, ludzie wracam. Więc taki, tak wygląda z tyłu nasz artbook. Bardzo fajny, błyszczący się artbook. I w środku nic nie ma. Tutaj możemy włożyć oczywiście naszą płytkę z normalnego pudełka gry. Co ja właśnie. O mój Boże, ludzie! Myślałem, że tu jest tylko jedna płytka do instalowania tego, ale nie. Tu są aż trzy płytki. O mój Boże. Czemu? Takie załamanie po prostu. Trzy płytki. Lol. A do steelbooka się trzy nie mieszczą. Tylko dwie. Czekaj, to jest dysk jeden, dysk drugi i dysk trzeci. Okej. Czyli będę trzymał dwa pierwsze dyski, można tak powiedzieć, w środku. Bo i tak grę zainstaluję przez Steama. I tutaj można sobie włożyć. A nie, może na tych ulotek, co były w środku. Nawet i tego nie można włożyć, bo są za duże. Czyli tak trochę dupnie to zrobili. Zamiast na przykład nie dawać już normalnego pudełka z gry, tylko, znaczy dawać tylko od razu w steelbooku wszystko. To nie wiem, było może całkiem lepiej, wam powiem. Więc tak, ludzie, to było na tyle w tym unboxingu. Edycja jest, no jak za tyle pieniędzy, to może trochę za dużo chcieli za nią. No dobra, figurka jest zajebista, jest detaliczna, wszystko. Nie powala wielkością, na przykład patrzcie, poczekajcie, zrobię wam porównanie.
edycja Uncharted 4 na PlayStation 4 kosztowała też 150 euro. I patrzcie, jaką figurkę dostajemy. Która jest równie też detaliczna. No i no może tam ma trochę więcej detali, bo jest mniejsza. No ludzie, patrzcie na te 23 cm, a tam ma jakieś 30 ileś. No i ta sama cena, i tutaj też dostajecie i dodatki, i steelbooka, i nie wiadomo co, no i... No, ludzie po prostu czasem za dużo chyba chcą za tę edycję. No ale ludzie, to na tyle w tym unboxingu. Mówił dla Smax, pozdrawiam bardzo serdecznie i... Na razie.